Posłuchajmy świadectwo brata Waldka, także zapraszam. A po świadectwie będziemy słuchać słowa Bożego też brata Waldka drugiego. Świadectwo. Dlaczego mówię świadectwo? Dlaczego uważam, że ważne jest świadectwo? Świadectwo jest ważne dla każdego człowieka. W naszych zborach praktykujemy mówienie świadectwa. Ja przyszedłem i powiedziałem, że to jest dla mnie świadectwo. Na tych kartach Starego i Nowego Przymierza jest świadectwo o tym, że Bóg Ojciec, Duch Święty, Jezus Chrystus. Choć czasami go nie rozumiem, choć czasami się buduje gdzieś może w sercu, ale jest to dla mnie świadectwo. Może jeszcze czasami tak jak niewielki Żydzi z 5 rozdziału Ewangelii Jana, do których Jezus powiedział: badacie Pismo Święte, wiedząc, że tam jest życie wieczne, a tam w tych pismach jest po prostu świadectwo. Czy Bóg nas zaskakuje? Tak, Bóg nas zaskakuje. Przed chwilą brat, który nam usługiwał słowem, mówił o miłości. To jest to, o czym ja chciałem konkluzji swojego świadectwa dzisiaj powiedzieć. Ale to też jest świadectwo, że Bóg działa w Kościele, że przygotowując się, każdy z nas mówi mniej więcej o tym samym, że jest Bóg. Świadectwo jest czasem, w którym mówimy o naszych relacjach z Panem Bogiem. Z założenia świadectwo ma być zachętą do pogłębienia wiary, zmuszać do refleksji i zastanowienia w chwilach, kiedy mówimy o tym, co czyni Bóg w naszym życiu. Moje dzisiejsze świadectwo chciałbym nas zatytułować Różnić się kim. Taki tytuł dlatego, że moje świadectwo dzisiaj nie będzie opisem jakiegoś spektakularnego wydarzenia. Nic wielkiego, ale będzie świadectwem mojego życia. Będzie spojrzeniem na pewne aspekty wiary z mojej perspektywy, tak jak ja to widzę i trzymam w swoim sercu. Wypowiadając z doświadczenia. Wiem, że świadectwo działa. Przekonałem się to wielokrotnie, tak pan pastor powiedział. Czasami rozmawiasz z jakimś człowiekiem, wychodzisz z tej rozmowy, ach, nic z tego nie będzie, a potem po jakimś pół roku masz się zdziwić, że ten człowiek do siebie wróci, no i miałeś rację. Ja zrobiłem to, jak ty powiedziałeś. Jak ważne jest to świadectwo. Ale wiem, że czasami to, o czym mówimy, druga osoba może się z tym nie zgadzać, że może mieć zupełnie inny pogląd na te sprawy, które chcę dzisiaj powiedzieć. Stąd się wziął mój tytuł Różnić się kim. Sytuacja pierwsza. Był czas, kiedy wspólnie z moją żoną opiekowaliśmy się jej chorą mamą. Był to czas smutnej, uciążliwej walki z obłożnym chorym człowiekiem. I kiedy nadszedł czas, że nasza mama, jak to w życiu każdego z nas to spotka, nadszedł czas, że nasza mama nie mogła decydować o swoim życiu, pewnego dnia do naszych drzwi zapukał mały chłopiec i zapytał, czy przyjmiemy księdza pokojnicy. Nasza mama należała do kościoła katolickiego. Postanowiliśmy przyjąć księdza. Ksiądz wszedł, przedstawiliśmy się, kim jesteśmy, w co wierzymy. Był to trochę młody człowiek, od razu widać było na nim konsternację. Ale pomimo tego, to nasze spotkanie było miłe i sympatyczne atmosferze i mogliśmy ją zakończyć wspólną modlitwą. Różnić się kim. Sytuacja druga. Ja niedługo 5 lat mam momenty, kiedy moja mama poprosiła mnie o spotkanie duszpasterskie z księdzem. Wtedy nie wiedziałem, że to była ostatnia prośba jej życia. Spełniłem tę prośbę. Moja rozmowa z księdzem jezuitą, oczywiście przedstawiłem się, kim jestem, w co wierzę. I od tego księdza usłyszałem: ale nie ma sprawy, możemy się pomodlić modlitwą Pańską. I tak też uczyniliśmy. Różnić się kim. Sytuacja trzecia. Poczekania w Warszawie samochodowym naszego dobrze znajomego na brata Tadeusza na pierwszych. Przy dwóch stolekach siedzą mężczyźni i każdy czyta książkę. W pewnym momencie nawiązuje się rozmowa wynikająca z zainteresowania, kto co czyta. Okazuje się, że każdy czyta to, co dotyczy jego wiary. Z jednej strony jest nasza wiara, jak dla mnie, i z drugiej taka trzeba, że grupa traktująca buddyzmie i ogień.
W trakcie rozmowy okazuje się, że obydwaj wzrastaliśmy w kościele katolickim. A dziś jesteśmy na dwóch różnych biegunach wiary. I każdy ma innego mistrza. Jeden Pana Jezusa, a drugi gdzieś tam ten na dalekim wschodzie, który się właśnie za chwilę wybiera. I choć nasza rozmowa to była bardzo brana wiary chrześcijańskiej i każdy z nas pozostał na swojej pozycji, to jednak to była rozmowa miła i sympatycznie posłuszna, ale każdy pozostał wszystko. Sytuacja czwarta. Mam serdecznego przyjaciela, który jest świadkiem Jehowy. Co roku, kiedy są święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, składam życzenia wesołych świąt. A on co roku niezmiennie odpowiada mi, że nie obchodzi świąt. I czasami zdarzały nam się dyskusje na tematy teologiczne, zmienianie poglądów, ale zawsze to była spokojna i rzeczowa rozmowa. Bez kłótni i bez sporu. Po prostu. Każdy mówił to, co myśli. A różnić się pieniądze. Sytuacja piąta. Czas biegnie szybko. I za chwilę będziemy mieli święta Bożego Narodzenia. Każdy z nas, każdy człowiek może spędzić to jak chce, może przystoić dom i brać choinkę. Osobiście lubię ten czas, kiedy w domu jest choinka pod choinką prezentu. Lubię ten czas, kiedy po kolacji wigilijnej obdarowujemy się prezentami. Jest to czas pięknych, rodzinnych spotkań. Ale jest to też czas, kiedy bliźni takie jak nasza może spotkać się ewangelik z katolikiem. Kiedy kolację wigilijną można rozpocząć od czytania Bożego Słowa, od wspólnej modlitwy, złożenia sobie życzeń, dzieląc się opłatą. Kiedy nie patrzymy na to, co nas dzieli, ale na to, co nas łączy. Różnić się pieniędzy. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł w 13 rozdziale, w 13 wersecie mówi takie słowa. Teraz jest wiara, nadzieja i miłość. Ale najważniejsza jest miłość. Jakie przesłanie z tego listu płynie do mnie? Kiedyś nasz poeta Cyprian Kamil Norwid napisał o nas, Polakach, takie zdanie. Umiemy się tylko kłócić albo kochać, ale nie potrafimy się różnić pięknie i mocno. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy potrafili się różnić pięknie i mocno. Co to znaczy? Tak jak ja to widzę. To znaczy, że w każdej sytuacji, niezależnie kogo spotkam, zawsze powiem, kim jestem, w co wierzę, jakie wartości wyznaję. Tylko po drugiej stronie mogę spotkać człowieka odmiennej wiary, innych poglądów. Tylko doktryny religijne będą się zdecydowanie różnić od moich. To nigdy nie będę go poniżał. Nigdy nie będę go obrażał. Nigdy nie powiem o nim złego słowa. Ale zawsze, w każdej sytuacji mogę powiedzieć, że się z nimi nie zgadzam. Gdyby ktoś kiedyś próbował mnie nawrócić, mówiąc do mnie, kiedy byłem w kościele katolickim, twoja wiara jest niedobra, wierzysz w zabobony, tego ci nie wolno. To zaręczę, nie do dzisiaj byłem w kościele katolickim. Uważam, że spokojna i życiowa rozmowa w każdej sytuacji przyniesie lepsze rzeczy. I jeszcze jeden piękny cytat, który kiedyś usłyszałem. Jeśli nie potrafimy kochać ludzi, nie mamy prawa ich ewangelizować. Dla mnie to jest cała prawda o głoszeniu Ewangelii. Jeśli chcemy zanieść Ewangelię do ludzi, musimy ich kochać. Nieważne, czy to jest katolik, buddysta, Jehowa, czy szeroko pojmowany dzisiaj uchodźca. Oni są naszymi bliźnimi. Musimy ich kochać. A jeśli ktoś chciał powiedzieć, że nie powinniśmy z nimi rozmawiać, to powiem tak. To nie jest ich wina, że wierzą w to, co wierzą. To jest wina tych, jak mówi Biblia, którzy głoszą niezdrową nowinę. Jeśli spojrzymy na zbory naszego kościoła, w kraju czy za granicą, to zauważymy, że ludzie nawracają się do Boga niezależnie w jakim kościele wzrastają. Niezależnie gdzie się wychowali. Zawsze będą wolni. To jest krótkie świadectwo, które chciałem dzisiaj powiedzieć. Chciałem tylko za apostołem Pawłem powiedzieć, ale najważniejsza jest miłość. A jeśli ktoś ma inne od mojego zdania, to chciałem przypomnieć do mojego świadectwa. To robi się pięknie. Drugi Władek, tym razem wzięcie tego, co mówił.
To jest wspaniałe, że jesteśmy tutaj wszyscy. I ja może na początku przekazywaliśmy pozdrowienia z Betanii. To jest wspaniałe, że jesteśmy wszyscy razem jedną wielką rodziną. I tak woli świadectwo, od razu powiem, my z Elwirą pracujemy w tym projekcie Start i z Szymon również współpracuje w tym projekcie. Tak dzisiaj to nas dotknęło, i że jesteśmy pokoleniowo już różni. Już on pracuje z młodzieżą bliżej, młodzież, my pracujemy bardziej gdzieś tam z tyłu, zapewniając tą całą osłonę i to otoczenie, to wszystko, żeby to mogło się działać z organizatorami jako organizatorzy. Ale piękne jest to, że możemy razem dla Chrystusa czynić nowe rzeczy. I to jest coś niesamowitego. Gdy widzieliśmy się dzisiaj, od razu uśmiechnęliśmy się, uściskaliśmy i to jest to, że można skryć. Łączy nas miłość. To, co cały dzisiaj dzień się przebija, to, co Duch Święty mówi do Kościoła, wierzę pastorze, że tak jest, Duch Święty dzisiaj mówi do zboru o miłości, Duch Święty mówi dzisiaj do Kościoła, również to, co wierzę, będę dzisiaj mówił, będzie w tej całej kampie zatopione. To jest to, że mimo to, że jesteśmy różni, mamy może jakieś inne czynności, inne rzeczy do wykonania, jesteśmy jednym Jezusie Chrystusie. Patrzymy na jeden wspólny cel. I nawet gdy to mówię, czuję to, że ta jedność, ta wspólnota to jest coś niesamowitego, co buduje to wszystko. Chciałbym się mówić o nas, o uczniach Jezusa Chrystusa. Wierzę, że każdy z nas jest uczniem Jezusa Chrystusa. Amen? Uczniem. To, co Pan Jezus robi, to powołuje każdego z nas do tego, by być Jego uczniem. I do tego wybiera nas tu i teraz. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, trochę pogardujemy w Biblii. Czyli też o tym była mowa. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział. I zobaczmy, jak Pan Jezus powołuje ludzi. 5 rozdział od 1 wersetu będę czytał. Ewangelia Łukasza. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezareta, tłoczył się dookoła niego, by słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące na brzegu jeziora. Ale rybacy, wyszedłszy z nich, pukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy na utorze, szedł łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na głębie i zarzuć sieci swoje na połowę. Odpowiadając Szymon, rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie mówiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynił, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieć rwało. Skinęli więc za towarzyszem drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą. I przybili i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzało. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy byli z nim, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, od tej pory ludzi mówił będziesz. Wierzę, że wszyscy, że każdy z nas miał ten moment, który poznał się z Panem Jezusem. I chciałem dzisiaj do ciebie, bracie, siostro, przyjacielu, powiedzieć, przypomnij sobie, kiedy Jezus do ciebie powiedział, kiedy przemienił twoje życie. Czy pamiętasz, co dla ciebie uczynił? Czy pamiętasz, jaki byłeś? Czy pamiętasz, co zrobił dla ciebie? I może wtedy, tak jak Piotr, powiedziałeś: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Nie jestem godzien. Ale gdy ty powiesz słowo, moje życie się zmieni. Każdy z nas ma taki czas, gdy Pan Jezus do niego przychodzi i mówi: pójdź za mną. To już od tej pory nie będziesz łowił ryb, ale będziesz łowił ludzi. I wierzę, że to powołanie jest aktualne do dzisiaj. Prawda? I to o tym powołaniu dzisiaj cały czas tak naprawdę wierzę, że Duch Święty mówi. Do nas jako uczniów Jezusa Chrystusa. Ewangelia Łukasza, będę czytał od 6 rozdziału, 12 wersetu. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał ich 12,
których też nazwał apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem, i Andrzeja, brata jego, i Jakuba, i Jana, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego, i Szymona, zwanego Gorlicem, i Judasza Jakubowego, i Judasza Iskariota, który został zdrajcą. Przychodzi Pan Jezus i powołuje 12 apostołów. Każdego zna po imieniu. To są ludzie, którzy są mu bliscy. Czy wierzę, że Pan Jezus zna Cię po imieniu? Czy wiesz, że powołuje Cię jako swojego ucznia, swojego apostoła? Czy chcesz być jednym z tych 12, który pójdzie za Jezusem? Powołuje ich do konkretnych rzeczy. Powołuje ich do głoszenia dobrej nowiny. Głoszenia dobrej nowiny o Królestwie. O tym, że jest zbawienie, że jest nadzieja dla człowieka. Że nie musi się człowiekiem bać, bo Jezus Chrystus umarł za niego, aby mógł on żyć. Jaka była misja 12 apostołów? Ewangelia Mateusza 10:5-8. Co mieli robić? Co mamy my robić jako Jego uczniowie? I tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę pogan nie wkraczajcie, do miasta Samaryka nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zaginęły z domu Izraela. A idąc, głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. To polecenie jest do nas, podobnie jak do 12 apostołów. Pan mówi do Ciebie i do mnie. Gdy będziemy na ulicach, gdy będziemy mówili o Jezusie Chrystusie, mówi: chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Jesteśmy tymi uczniami. Jaki uczniem Jezusa chcesz być dzisiaj? Którym uczniem Jezusa chcesz być dzisiaj? Czy uczniem, który, tak jak było wspomniane, tylko siedzi i to coś tam posłucha? Też uczniem, który mówi o żywym Jezusie Chrystusie. O tym, który daje życie. O tym, który zmienił Jego życie. Zapytam wprost, czy ktoś z Was ma jakieś świadectwo działania Jezusa Chrystusa w swoim życiu? Podnieście rękę. Amen. Wszyscy podnieśli rękę. Każdy z nas może świadczyć o Jezusie Chrystusie i powiedzieć, co dla Niego uczynił. Jakim jest dobry. Może wyrwał go ze strasznych rzeczy. Jest powiedziane w Słowie Bożym, wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Wszyscy oznacza wszyscy. Każdy. Każdy z nas. Każdy chodzący po tym świecie. Darmo otrzymaliśmy się zbawienie. Darmo też mamy o tym opowiadać. Opowiadać o tym, co dla nas uczynił. I nie bać się. To jest tak, jak Pan stoi za nami, tak jak słyszeliśmy, tak jak Pan Bóg jest dobry, to nie musimy się bać. Zresztą nas może przestraszyć. Zniszczyć. Jakim uczniem Jezusa chcesz być? Jezus mówi: że mamy iść i opowiadać o nim. Mamy opowiadać o Królestwie. Nie musimy bać się nawet takich trudnych rzeczy, które nas otaczają. Jeżeli jest to Twoja praca, jeżeli jesteś gdzieś poza miejscem bezpiecznym, jakim jest Kościół, pamiętaj, że Jezus jest z Tobą i stoi za Tobą, że tak powiem, murem. I nigdy się nie opuści. Nawet jeśli te sytuacje się przytłaczają, zawołaj do Pana i powiedz: Panie, ja chcę mówić o Twoim imieniu, chcę mówić o Twoim zwycięstwie. Ja nie chcę się bać. W imieniu Jezusa chcę mówić
o imieniu Jezusa, o Jego łasce, o tym, że jest dobry, o tym, że daje wolność, o tym, że daje uzdrowienie. Pan Bóg przyjdzie i będzie, że tak powiem, proklamował swoją chwałę. Będzie działał. Jakim uczniem Jezusa chce być? Czy ten, który gdzieś ucieka? Czy ten jeden pośród tych 12, którzy stanęli za Jezusem i szli za Nim? Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. Pan Jezus rozsyła nas po to, byśmy szli i mówili o Nim i o Jego wspaniałych rzeczach, które czyni. I od pierwszego wersetu mówi tak, a potem wyznaczył Pan innych 72 i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. I powiedział im, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Idźcie, oto posyłam was jako jagnięta między wilki. Nie noście ze sobą sakiewki, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie, a gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój domowi ten. A jeśli tam będzie syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz, a jeśli nie, wróci do was. W domu ty pozostańcie jedząc i pijąc to, co u nich jest. Godzien jest bowiem robotnik zapłaty swojej. Nie przynoście się z domu do domu. A jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, spożywajcie to, co wam podadzą. Żniwo prawdzie wielkie, tak jak dzisiaj mówiliśmy, tak jak było powiedziane, ale robotników ma. Proście Pana żniwa, aby to są robotników. Którym z uczniów chcesz być? Będę powtarzał to pytanie. Jednym z tych 72, może jednym z tych 12? Apostołów, którym uczniem dzisiaj jesteś? Którym uczniem dzisiaj jestem ja? Jest miał wielu uczniów. I nie jest powiedziane, który z nich był lepszy, a który gorszy. Żebyśmy dobrze się rozumieli. Dlatego, że każdy może posługiwać w Kościele w różny sposób. Chciałbym tu przywołać naszą babcię, która nie może już iść do kościoła, ale wiemy, że gdy za wielką gdzieś jedziemy, ona się na nas modli. Gdy jedziemy na start, a różne sytuacje, jak często mówiliśmy w kolejnych zanim wyjeżdżać, prosili o modlitwę, różne sytuacje się dzieją przed takimi wydarzeniami. Trzeba tam, jeśli próbuje przeszkadzać, to wiemy, że babcia się na nas modli, że nas wspiera i że stoi za nami w boju modlitewnym. To ta babcia zawsze mówi, pamiętajcie, że Pan Jezus jest z wami. Daje dobre słowo. Mówi, jedźcie, mówcie młodzieży, że Bóg jest dobry. To jest coś niesamowitego. Chcę powiedzieć tu i teraz, że każde pokolenie ma miejsce w Kościele. I każde pokolenie może w nim służyć jako uczeń Jezusa Chrystusa bez względu na wiek. Może myśleć, że nie masz siły, ale możesz wspierać innych. Możesz wspierać modlitwą, telefonem, nie wiem, mailem. Różne są sytuacje, kiedy ludzie potrzebują wsparcia. Nie ograniczaj się. Którym z uczniów chcesz być ty? Jeden z tych 72, może jeden z tych 12. Pan Jezus miał też bardzo bliskich uczniów, którzy byli bliscy Jego sercu. Było ich trzech. Ci uczniowie byli zawsze z Nim przy najważniejszych rzeczach, przy których coś bardzo ważnego się działo w Jego życiu, w Jego usługiwaniu. Takich spektakularnych rzeczy. Było to trzech apostołów. Piotr, Jakub i Jan. Oni byli przy cudach, przy których inni na przykład nie byli. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. Znowu Łukasz. Dobra, proszę Państwa. Pan, bardzo rzetelnie piszący. Zresztą
Tak, dygresja, lekarz, dokładny dosyć, super, bardzo mi się to podoba, że on taki dokładny. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, do 51 wersetu. Jest tu mowa o wskrzeszeniu córki Jaira. Ewidentny cud, gdzie dziecko umarło, przechodzi Pan Jezus i je wskrzesza. 51 werset mówi tak. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść ze sobą, tylko Piotrowi, Janowi i Jakubowi. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, 51 werset. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść ze sobą, tylko Piotrowi, Janowi i Jakubowi, i ojcu, i matce dziecka. A wszyscy płakali, żałowali jej. On rzekł: nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś mówi, że ująwszy ją za rękę, zawołał głośno: dziewczynko, wstań. Dziewczynko, wstań. I powrócił jej duch, i zaraz wstała, a on polecił, aby jej dano jeść. I wpadli w osłupienie jej rodzice. On zaś przekazał im, aby nikomu nie mówili o tym, co się stało. On przekazał i rodzicom, i tym trzem uczniom. To byli najbliżsi uczniowie, którzy byli zawsze przy takich rzeczach, których były spektakularne rzeczy, które działy się z Jezusem. Oni byli blisko. Oni widzieli. Po to, żeby potem móc świadczyć o tym, gdy będzie już można, gdy Jezus zmartwychwstanie. Kolejną rzeczą, przy której byli, to było przemienienie Jezusa. Rzecz, którą myślę o tym, powiem szczerze, bardzo chciałbym to widzieć. Ale nie dane mi było. Ewangelia Mateusza, dlatego przeczytamy, żeby przypomnieć sobie, jak to wyglądało, jak Ewangelia Mateusz tym razem opisuje tą sytuację. 17 rozdział Ewangelii Mateusza, od 1 wersetu. A po 6 dniach bierze ze sobą Jezus i znowu Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobę. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazał się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tutaj być. I jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na swoją twarz i zatrwożyli się bardzo. I przystąpił Jezus i dotknął się ich i rzekł: wstańcie i nie lękajcie się. A podniósłszy oczy swoje, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. I to, co chcę powiedzieć, znowu wspaniała rzecz. Jezus zostaje uwielbiony. Widzą go rzeczywiście, jak wygląda. Widzą Jego bóstwo i padają na twarz. Znowu nie rozumieją, co się dzieje. Są blisko pewnego wydarzenia. Bardzo blisko. Piotr w swojej nieumiejętności mówi: Panie, może rozbijemy to namioty. To tak jak my czasami, gdy Pan jest blisko przy nas, gdy uwielbiamy się, wspaniale toczy, gdy Duch Święty występuje, mówimy: Panie, rozbijmy te namioty. Nie chcemy stąd wychodzić. Zdarzyło Wam się tak? Mi się zdarzyło. Wiele razy. Bym rozbijał ten śledzie i po prostu rozbijał namiot i zostawał w miejscu, w którym jest Duch Święty. I dotykam. I gdy rozumieją, co się dzieje, padają na twarz. Wiedzą, że sam Bóg, że Jezus to Pan. Wstańcie się, nie lękajcie się, mówi Jezus. I to, co mnie tak bardzo tutaj podnosi, że ta trójka, te 3 uczniów rozumie, a podniósłszy oczy swoje, nikogo już nie widzieli, tylko Jezusa samego. I wiem, że to jest słowo dokładnie też do nas. To tych 3 uczniów, ale też i do nas. Nikogo już nie widzę, tylko Jezusa samego. Znowu zadam pytanie, którym chcesz być z uczniów? Jednym z 72?
jednym z 12, a może jednym z tych 3, którzy widzieli również wspaniałe, cudowne rzeczy, które nie wszystkie były dane oglądać. Którym z uczniów Jezusa jestem dzisiaj ja? Jesteś dzisiaj ty. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć. Jest jeszcze jeden uczeń, który był bliżej. Był to ja. I Jan jest opisany jako umiłowany uczeń Jezusa. Nie wiem, dlaczego tak było, ale tak było. On to był ten, który, jak opisuje Słowo Boże, jak opisuje Biblia, miał głowę przytuloną do serca Jezusa. To ten, który się, tak powiem, opierał na jego piersi. To ten, który, powiem, słyszał bicie Bożego serca. I chciałbym, żebyśmy tak też to rozumieli, w takiej przenośni, że możemy słyszeć to, co Bóg do nas mówi, ale możemy też słuchać się Jego, bicie w Jego serca. Ewangelia Jana, otwórzmy Ewangelię Jana. Trzynasty rozdział. Ewangelia Jana, 13 rozdział, będę czytał od 21 wersetu. Jest to mowa o tym, jak wskazuje się zdrajcy, kto będzie, kto zdradzi Jezusa. Po tych słowach Jezus trząśnięty do głębi oświadczył, mówiąc: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Wszyscy uczniowie siedzą razem, wszyscy apostołowie, jak Jezus mówi, bardzo dotknięty: ktoś z was mnie wyda. Jesteście najbliższymi mu przyjaciółmi, a ktoś z was to mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi. A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa, mówił to Jan. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego: zapytaj, kto to jest, o kim mówi. Dlaczego Szymon Piotr pytaj, właściwie popycha Jana i mówi: zapytaj. Zapytaj Jezusa. On sam się może boi, może nie ma śmiałości, nie wie, co się w nim działo, ale wie jedno, że Jan jest blisko serca Jezusa. Że Janowi to ujdzie, zapytać się, mówiąc po naszemu. Zapytać się Jezusa wprost. Zapytaj go, kto to jest. Sam się boję, ale to co kogoś innego, kto ma bliższą relację. Tego, który jest blisko serca Jezusa. Tego, który wsłuchuje się w bicie jego serca. Tego, który wie, co leży na sercu Jezusa. Którym z uczniów Jezusa chcesz być ty? Którym jesteś? Ten, który jest jeden z tych 72, może ten spośród 12, może ten pośród 3, a może Janem, który słyszy bicie Bożego serca. Nie wiem, to pytanie kieruje się do nas, do siebie przede wszystkim. Jakim uczniem Jezusa jestem, a jakim chciałbym być? W którym momencie jestem, moi drogi? Widzimy Jana, Piotra i innych apostołów w różnych sytuacjach. Ewangelia Jana, 20 rozdział, pokazuje sytuację, w której już po śmierci Jezusa dzieją się różne rzeczy. Dwóch uczniów, Piotr i Jan, biegną do grobu. Może przeczytajmy. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus. Znowu mówiła o Janie. I rzekła do nich: wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Wyszedł Piotr i u drugi uczeń i szli do grobu. A biegli obaj razem, a u drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu. No dlaczego? No był młodszy od Piotra. Tak po prostu pobiegł. Bo jego serce tęskniło wierzy za tym, którego miłował. Biegł jak najszybciej potrafił. Przyszedł także i Szymon Piotr, który szedł za nim. I wszedł do grobowca i ujrzał leżący prześcieradło. Oraz chustę, która była na głowie jego, nie leżącą z prześcieradłami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. A wtedy
Mimo to, że Jan pobiegł pierwszy, nie wszedł do grobu. Był młody. Może się bał. Nie wiem. Na pewno targały im różne emocje. Piotr wszedł i zobaczył, że Jezusa nie ma. Potem wchodzi Jan i ósmy werset mówi, a wtedy wszedł i u drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca i ujrzał i uwierzył. Co się stało z Janem? Jan nagle zrozumiał, że Jezusa nie ukradł. Nie wynieśli jego ciała, tylko że on zrobił to, co przepowiadał, to, co powiedział wcześniej. Zmartwychwstał. I uwierzył. To jest niesamowite. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym? To on właśnie, bliski sercu Jezusa, zrozumiał, że jego Zbawiciel zmartwychwstał. To jest coś niesamowitego. To w końcu ten Jan, gdy są nad morzem i gdy po śmierci Jezusa Chrystusa i zmartwychwstaniu, Piotr mówi, że będzie wracał do tego, co robił kiedyś. Idę łowić ryby. Trochę zmarkotnie, Piotr. Apostołowie mówią, idziemy i my z tobą. I zobaczmy, co się dzieje. Pierwszy werset Ewangelii Jana, będę czytał już 4 wersetu. Właściwie od 1 przeczytam. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a okazał im się tak. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz, zwany bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów Jego. Synowie Zebedeusza to Jan i Jakub. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby, rzekli mu, pójdziemy my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie zrobili. A kiedy już było rano, stanął Jezus nad brzegiem, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im wtedy Jezus, dzieci, macie co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. A on rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc, nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Czy pamiętacie, kochani, co powiedziałem na samym początku, gdy Piotr poszedł łowić ryby? Na słowo Jezusa zarzucił sieć. Dokładnie ta sama sytuacja jakby się powtarza. Dzieci, macie co jeść? Nie. Nie ma na co jeść. Jesteśmy nienasyceni. Nie mamy jakiejś nadziei na dobre rzeczy. Nagle przychodzi Jezus i mówi, zarzućcie po prawej stronie i nie mogą wyciągnąć sieci z powodu mnóstwa ryb, które były. Co dzieje się z sercem Jana? Wtedy uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Natychmiast rozpoznaje tego, którego dobrze zna, którego serce zna. I mówi, Pan jest. Pan jest, znam tego, który to mówił. Wiem, kto to czynił. To jest On, to jest Jezus. Co robi Szymon? Szymon natychmiast rzuca się tak, jak stał do wody. Leci do swojego Pana, płynie, nawet nie spojrzał na tą łódź, na to wszystko, zostawia wszystkich swoich braci. Płynie do Pana, bo chce być blisko Niego. Którym z uczniów Jezusa chcesz być? Jeden spośród 72 wielu, może jeden spośród 12 apostołów. Tych również, którzy napisali Ewangelię. Może jeden wśród tych 3, którzy byli blisko Jezusa i byli wśród wspaniałych cudów, które czyni. A może chcę być uczniem, który wsłuchiwał się w bicie serca Jezusa. Którym z uczniów Jezusa chce być tym? Piotrem, który czasami jak rakus działa, wskakuje do wody, nawet nie patrzy na to, ale chce być blisko Boga. Może chcesz być Jakubem, który jest bardzo dokładny i mówi, no chodź też nie wydarzy, niech będzie starszy z Bogu. Niech się modlą, mam litwa pełna wiary, będzie dla chorego ratunkiem. Przecież to jest proste. Tak? Działa Pan. Lub może chcesz być Janem, który wsłuchuje się w bicie serca Jezusa Chrystusa i wie, co Pan mówi do Niego, co mówi do nas. Może wiele lat chodzisz w Jezusa Chrystusa.
A po raz pierwszy zastanawiasz się właściwie dzisiaj, jakim jestem uczniem. Chcę ci powiedzieć, że dla każdego ucznia w kościele jest miejsce. Ale odpowiedź na to, jakim chcesz być uczniem, jakim jestem, jest tutaj, w swoim sercu. Może chcesz być wśród 12 apostołów, może chcesz być w 12 pośród 72 uczniów. Może chcesz być w trójce pośród 12. A może chcesz być tym jednym pośród trzech najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa. Na to pytanie muszę powiedzieć tylko sobie. Dzisiaj wierzę tu i teraz. Jeżeli dotyka się to słowo, jeżeli wiesz, że dzieje się coś w Twoim sercu i chcesz i stać się Chrystusem jako Jego uczeń, to możemy się też z sobą modlić, aby Cię wesprzeć, jeżeli czujesz, że tego potrzebujesz. Po to jesteśmy tutaj jako Kościół. Chcę zostawić nas z tą myślą. Jakim uczniem Jezusa jestem ja? Jakim uczniem Jezusa chcę być? Tym pośród 72? Może jeden z tych 12? Może jeden pośród tych trzech najbliższych? A może ten, który się wsłuchuje w jego serce? Powstańmy, będziemy się modlić.